Dzień dobry Państwu, Małgorzata Małkowska, zapraszam na program Na Tapecie. Dziś gości nas pan dyrektor Bartosz Kuświk. Jesteśmy w amfiteatrze na Kamiennej Górze w Lubaniu. Pan dyrektor mówi, że to opera leśna w Lubaniu. I będziemy rozmawiać o Dniach Lubania, czyli tradycyjnej lawie 2017. Co w tym roku? Witam Panią bardzo serdecznie, witam wszystkich Państwa. Tak, praktycznie zostały nam już godziny do najważniejszego wydarzenia kulturalno-rozrywkowego w naszym mieście. Wszystko jest przygotowane. Jak widać, amfiteatr już czeka na swoją lubańską publiczność i mamy nadzieję, że zapełnią się wszystkie te miejsca, które są dzisiaj puste. Przygotowania do tej najważniejszej imprezy w ciągu roku rozpoczęliśmy już w roku ubiegłym, ponieważ musieliśmy zastanowić się nad charakterem wydarzenia, ponieważ w roku ubiegłym święto naszego miasta odbywało się na lubańskim rynku. Były różne sygnały, to miejsce ma swoje wady, swoje zalety, podobnie jak amfiteatr miejski. Zespół organizacyjny złożony z dyrektorów jednostek samorządowych, z władz naszego miasta, spotykaliśmy się, rozmawialiśmy, w jaki sposób zorganizować Lawę 2017. Jeżeli chodzi o miejsce, tak jak wspomniałem wcześniej, były dwa do wyboru. Lubański rynek i amfiteatr miejski. Lubański rynek na pewno ma taką zaletę, że jest zlokalizowany w samym centrum miasta, jest łatwiej się dostać. To jest serce miasta. Natomiast wadą tego miejsca jest to, że nie możemy pomieścić tak dużej liczby osób, jakbyśmy chcieli i nie możemy przez to zaprosić gwiazd, które zapełniają nami, które na pewno odpowiedź na te gwiazdy byłaby dużo większa, pojawiłaby się większa publiczność. A amfiteatr ile mieści osób? Amfiteatr mieści ma 2,5 tysiąca miejsc siedzących. Dlatego możemy tutaj sobie pozwolić na większe gwiazdy i to zadecydowało, że tegoroczne wydarzenie odbywa się w całości w amfiteatrze miejskim wszystkie 3 dni, piątek, sobota, niedziela. Pomimo, że DAR w poprzednich latach również był na lubańskim rynku, w tym roku przenosimy to wydarzenie tutaj do amfiteatru, dlatego że zeszły rok pokazał, że mieszkańcy pozytywnie odebrali fakt, że wszystkie wydarzenia odbywały się w jednym miejscu. Wiadomo było, że piątek, sobota, niedziela jest to lubański rynek i wszyscy uczestniczyli w tym wydarzeniu, dlatego w tym roku również wszystko skupiamy w jednej lokalizacji. Czyli przychodzimy w piątek, sobotę, niedzielę właśnie do amfiteatru. Tak jest, zgadza się. Piątek, sobota, niedziela. Piątek to koncerty. Zapraszamy już od godziny praktycznie 16. Pozwolę sobie wziąć ściągę, bo dzieje się naprawdę bardzo dużo i nie sposób jest pamiętać wszystko. Rozpoczynamy już taką tradycję, że mamy tradycję, że rozpoczynamy naszymi miejscowymi wokalistami. Jako pierwszy zaprezentuje się na naszej scenie Dawid Kusibab, młody lubański licealista, który na co dzień śpiewa w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. Dawid ma już swoje pierwsze sukcesy. Schodząca gwiazda pojawia się na wielu konkursach, w wielu przeglądach i jest laureatem tych konkursów, więc warto, żeby pokazał się szerszej publiczności. Następnie będzie miała miejsce uroczystość otwarcia tegorocznej lawy, po czym koncert hip-hopowy. Ale niecodzienny hip-hop, ponieważ będzie to chrześcijański hip-hop. Ksiądz Jakub Barczak, znana postać w kręgu muzyki hip-hopowej, zaprezentuje nam chrześcijański hip-hop. Jest to też nawiązanie do tegorocznych obchodów nadania patronatu świętej Marii Magdaleny naszemu miastu i również ksiądz Jakub przygotowuje tutaj specjalny repertuar, w którym pojawi się postać świętej Marii Magdaleny. Następnie na naszej scenie zespół Niepoprawni z Jawora, taka tutaj powiem niespodzianka i naprawdę warto ten koncert zobaczyć. Grupa młodych ludzi, która również zaczyna swoją przygodę ze sceną, mają już nagraną pierwszą płytę promującą, śpiewają pop. Także naprawdę warto zobaczyć wokalistka Blanka Wdowia, która jest obdarzona bardzo ciepłą, bardzo charyzmatyczną barwą głosu. Warto naprawdę ten koncert w piątek zobaczyć. Następnie dwie gwiazdy wieczoru. Pierwsza to już kultowa grupa Harlem, czyli grupa rockowa. Także będzie naprawdę rockowo, będzie ostro, będzie to takie mocniejsze granie na początek naszej lawy. A na zakończenie pierwszego dnia gwiazda wieczoru. Jak ja mówię, zagraj, zatrąbi zespół Kombi i to będzie taki comeback Kombi do Lubania. Po 38 latach pojawią się ponownie tutaj w tym miejscu, ponieważ w czasie muzycznego kempingu w roku 79, jako dopiero początkujący zespół, Grzegorz Skawiński ze swoją grupą pojawił się w Lubaniu i teraz po 38 latach wracają z powrotem
do Lubania ze swoimi największymi przebojami. Pamiętali, że byli już w Lubaniu? Jeszcze żeśmy z nimi na ten temat nie rozmawiali, bo wszystkie rozmowy prowadzimy z impresariatem, z agencją. Natomiast jak się pojawią, mamy również przygotowany dla nich specjalny prezent, który przypomni im o tym pobycie w Lubaniu w roku 79. Mm-hmm. A tutaj tuż przed tygodniem taka mała kucha była, bo w tym dniu, czy w następnym dniu miała wystąpić Margaret. Nie będzie. Dokładnie. Dlaczego? Główną gwiazdą tegorocznej lawy miała być Margaret. No i niestety nie będzie Margaret w Lubaniu. Pomimo tego, że umowa z Margaret została podpisana w październiku ubiegłego roku. Również wówczas przy podpisaniu umowy została wpłacona pierwsza transza wynagrodzenia dla artystki. Wszystko szło w jak najlepszym porządku. Wszystko było tak, jak wszystko działo się tak, jak zostało zaplanowane. Wszystkie ustalenia, wszystkie dogadywania noclegów, transportu, scenotechniki. Tymczasem na 2 tygodnie przed koncertem dostaliśmy informację od agenta artystki, że koncert nie dojdzie do skutku, ponieważ Margaret związana jest umowami ze swoją wytwórnią i w tym dniu, czyli 24 czerwca, musi być w Szwecji na jednym ze szwedzkich festiwali organizowanych przez szwedzką telewizję. Czyli wytwórnia tutaj nie dograła terminu. Coś tutaj nie zagrało, natomiast jest nam przykro, że artystka, która jest nazywana artystką europejskiego formatu, dopuszcza się takich błędów, że impresariat, który powinien dbać o to, ażeby miała wszystko dograne, żeby ta kariera w jakiś sposób się tutaj rozwijała. No niestety, coś tutaj nie zagrało. Przykre jest to, że wybrała szwedzką publiczność, a nie polską publiczność. Tutaj to jest dla nas kompletnie niezrozumiałe. No i cóż, nie będzie niestety Margaret w sobotę w Lubaniu. Ale dziury w programie nie będzie. Dziury w programie nie będzie, natomiast też jest to dla nas taki, że tak powiem, szklanka, nawet chyba kubeł zimnej, prysznic zimnej wody, ponieważ pomimo tego, że była umowa, była zapłacona już pierwsza transza, było wszystko dograne, gwiazdy nie mamy, także musimy z tego też jako organizatorzy wyciągnąć wnioski i na przyszłość, żeby taka sytuacja się nie pojawiła. Po drugie, na 2 tygodnie przed wydarzeniem, w tak gorącym terminie, jakim jest nasze święto naszego miasta, jest bardzo ciężko znaleźć kogoś zastępcy. W Polsce dzieją się, prawda, różne rzeczy. Dzieje się bardzo dużo. To jest początek wakacji, koniec roku szkolnego. Praktycznie żeśmy uruchomili wszystkie największe agencje artystyczne w Polsce. Setki telefonów, setki maili, setki rozmów. Niestety, było bardzo ciężko ze znalezieniem artysty na ten termin. Po kilku dniach udało się. Pojawiła się grupa Boys, która w czasie tego weekendu koncertuje na Dolnym Śląsku i również rozpoczęliśmy rozmowy z impresariatem Boysów. Też nie było to takie proste, bo okazuje się, że następnego dnia w niedzielę Boys grają duży koncert w Warszawie. I ten nasz koncert będzie drugim koncertem w ciągu soboty, więc też było tutaj dużo przeciwwskazań. Artyści, jeżeli chodzi o Boysów, tutaj też mieli pewne wahania. No ale jednak już taka bezpośrednia rozmowa z Marcinem Millerem, wokalistą Boysów, przekonaliśmy go, także będą gwiazdą drugiego dnia, ale to nie tylko Boysi, bo tak na dobrą sprawę rozpoczniemy już od godziny 15.30 programem dla dzieci, także zapraszamy tutaj najmłodszych na 15.30 do amfiteatru. Będzie to specjalne widowisko dla dzieci, teatr w wykonaniu aktorów krakowskich. Następnie na naszej scenie zagra nasz lubański zespół Baza, czyli klasyka polskiego rocka. Po nich Kestrella z zespołem. To jest tutaj też taka niespodzianka dla mieszkańców Lubania, bo na scenie pojawi się dziewczyna, która pochodzi z naszego miasta, która rozpoczynała swoją przygodę z piosenką w Miejskim Domu Kultury w Lubaniu. W tej chwili wypłynęła już na szerokie wody kariery muzycznej. Kilka dni temu ukazała się jej pierwsza debiutancka płyta i zaśpiewa tutaj u nas w amfiteatrze. Następnie zespół Ghostbumps. To też jest ciekawa propozycja, ponieważ są to artyści, którzy pojawili się już w kilku programach typu talent show. Śpiewają te najbardziej znane, aktualne przeboje polskie i zagraniczne bez użycia instrumentów, czyli panowie śpiewają a cappella,
ale z siebie wydobywają dźwięki instrumentów, także myślę, że będzie to ciekawa dawka muzyczna i ciekawe spotkanie tutaj w naszym amfiteatrze. I dwie gwiazdy wieczoru w sobotę, jako pierwszy Adam Stachowiak z zespołem, czyli finalista programu The Voice of Poland. Pamiętamy go przede wszystkim z tej wzruszającej piosenki, którą zadedykował swojej zmarłej mamie, która rozwaliła całą publiczność i oczywiście jurorów The Voice of Poland i dała mu przepustkę do dalszego bycia w programie. No i gwiazdą sobotniego wieczoru będzie wspomniana grupa Boys i mamy nadzieję, że amfiteatr zapełni się po brzegi, no i będzie doskonała zabawa. Czyli jako organizatorzy zadbaliście o to, aby pojawiły się różne gatunki muzyki. Ciężkiego metalu nie będzie, ale tak. Zawsze staramy się, organizując tego typu przedsięwzięcie, żeby wszyscy byli zadowoleni, wszystkie grupy wiekowe, różne gatunki muzyczne. Wiemy, że no młodzież jest troszeczkę rozczarowana, ponieważ tak na dobrą sprawę pojawił się tylko dla nich tutaj w tej chwili Adam Stachowiak i ksiądz Jakub Barczak. No miała być Margaret, no ale mówię, to już jest dla troszeczkę każdego, trochę poza nami. No, i miała być Margaret, nie będzie, ale obiecujemy tutaj młodym ludziom, że jak widać, pamiętamy o nich i chcemy, żeby również gwiazdy dla młodzieży się w Lubaniu na Labie pojawiły. A tutaj w otoczeniu amfiteatru co się będzie działo? Czy coś dla dzieci, coś dla żołądka? Jeżeli chodzi o piątek, sobotę, to oczywiście będą liczne stoiska handlowe i gastronomiczne, także będzie można się tutaj posilić, będzie można się ugasić pragnienie, a oczywiście oprócz tego dmuchańce, zjeżdżalnie, kule wodne, atrakcje dla naszych dzieciaczków też się znajdą. Natomiast niedziela, dzień aktywny rodziny, to już wielki lubański piknik i praktycznie cała Kamienna Góra, całe otoczenie naszego amfiteatru będzie wypełnione atrakcjami dla całych rodzin. Na scenie też coś się będzie działo scenie, w niedzielę? Tak, na scenie oczywiście jak co roku pojawią się przedszkolaki, pojawią się stowarzyszenia, pojawią się organizacje pozarządowe, pojawią się również tańcerze z Miejskiego Domu Kultury w Lubaniu, a na koniec zespół Szapoba, nasz lubański zespół, który gra muzykę bałkańską z domieszką muzyki romskiej i muzyki polskiej. Myślę, że ciekawa propozycja na finał, na zakończenie tegorocznej Lawy. A poza tym takie kreatywne działania, tak? Tak, poza tym może kilka słów. Tak, oczywiście nasze lubańskie stowarzyszenie, organizacje pozarządowe przygotowały taką grę w postaci poszukiwania skarbów na poszczególnych stoiskach naszych organizacji. Będą różne zadania, różne gry i konkurencje do wykonania. Za tą część akurat odpowiada Łużyckie Centrum Rozwoju i nasze lubańskie stowarzyszenie Pogranicze. Ośrodek Wsparcia Dziennego przygotował kreatywne animacje dla dzieci w postaci baniek mydlanych, chusty klanza, stempelkowe tatuaże, malowanie twarzy. Muzeum Regionalne w Lubaniu przygotowało miasteczko historyczne, gdzie będzie można spotkać rzemieślników, rycerzy oraz budowniczych zamku. A Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, oczywiście jak sama nazwa wskazuje, rekreacja, czyli gry i zabawy dla całych rodzin. No i oczywiście będzie jeszcze biblioteka pod chmurką i gra terenowa przygotowana przez właśnie naszą Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Lubaniu oraz lubańskich harcerzy, którzy przygotowali grę terenową oraz, tak jak wspomniałem, będzie też biblioteka pod chmurką. Oprócz tego będzie krążyła specjalna kolejka, która w niedzielę będzie dowoziła naszych mieszkańców tutaj na Kamienną Górę do naszego amfiteatru. No z powrotem niestety trzeba będzie sobie zejść sam na piechotę, ale będzie można tutaj na górę dojechać. No ale nie przesadzajmy, w Lubaniu jest raczej wszędzie blisko, prawda? To prawda. Nie dzieje się to w centrum miasta, ale w zasadzie ile to jest? 10 minut od centrum? Dokładnie, także myślę, że będzie to taki fajny spacer tutaj do nas, będzie się szło. Tą muzykę będzie coraz głośniej słychać, także miejsc, tak jak mówimy, jest dużo i myślę, że wszyscy się tutaj zmieścimy. I będzie doskonała zabawa. A te wszystkie działania i Mosiru, i biblioteki, to wszystko tutaj? Wszystko wokół amfiteatru. Nie przy Mosirze, nie przy bibliotece, nie szukamy miasta, nigdzie, tylko na Kamiennej Górze. Tak, żeśmy postanowili. Tegoroczna decyzja jest taka, że wszystkie wydarzenia związane z świętem naszego miasta odbywają się w parku na Kamiennej Górze, który byśmy chcieli właśnie animować, który byśmy chcieli ten park na te 3 dni ożywić. I szczegóły, godziny, gdzie można znaleźć? Na stronie internetowej, na stronie miasta, na stronie Miejskiego Domu Kultury. Plakaty również są już na terenie miasta. Również jest ulotka, która najprawdopodobniej trafi do wszystkich mieszkańców. Także nie będzie problemu ze znalezieniem szczegółów tegorocznego programu. Wstęp bezpłatny.
wstęp bezpłatny. Na wszystkie atrakcje. Na wszystkie atrakcje. Jeżeli chodzi o Dmuchańce i te atrakcje dla dzieci, w niedzielę będą 3 godziny, gdzie również będzie można z tych atrakcji skorzystać bezpłatnie. Dobrze, oprócz Lawy 2017 i Dni Miasta, które trwają 3 dni, też w pobliżu, lipiec, sierpień, też są kolejne imprezy kulturalne, które się odbywać będą w samym Lubaniu. Co to będzie? Proszę przypomnieć mieszkańcom. Lawa rozpoczyna tak naprawdę nasz taki sezon plenerowy, wydarzeń plenerowych, imprez plenerowych. W lipcu tradycyjnie Folk Art, czyli nasz festiwal folklorystyczny, ostatnia sobota lipca. W tym roku wydarzenie będzie wydarzeniem dwudniowym. Po raz pierwszy robimy w ten sposób, że Folk Art odbędzie się i w sobotę, i w niedzielę. Zespołów przybywa? Zespołów przybywa i pojawiają się coraz lepsze zespoły, dlatego nie wszystkie zespoły w tym roku pojawią się w konkursie, w którym zespoły walczą o złote, srebrne i brązowe łużyckie skrzypce. Dlatego, że jeżeli chodzi o formę konkursu, zespoły mogą zaśpiewać 2-3 piosenki. I szkoda jest nam zespołów, które przyjeżdżają z dalszej części Dolnego Śląska i też te, które przyjeżdżają poza Dolnego Śląska, które prezentują naprawdę wysoki poziom artystyczny. Chcemy te zespoły zaprosić na niedzielę, ażeby mogły troszeczkę więcej pośpiewać dla naszych mieszkańców, ażeby mogły się zaprezentować w większym repertuarze. Natomiast sobota będzie tym dniem, gdzie będzie właśnie konkurs, główny konkurs muzyczny. No i oprócz tego konkurs na pierogi i wyroby pierogopodobne, konkurs na najlepszą nalewkę, no i oczywiście konkurs na ciasta z owoców sezonowych. To wszystko w sobotę, natomiast na drugi dzień, w niedzielę, dodatkowe koncerty naszych gości, których zaprosimy, aby ten właśnie, to nasze święto lubańskie, święto folkloru w tym roku trwało 2 dni. Czyli sobota i niedziela? Sobota, niedziela, ostatnia sobota i ostatnia niedziela lipca. Lipca. I sierpień to wydarzenie? Sierpień, wracamy w sierpniu do naszego festiwalu romskiego, festiwalu kultury romskiej. Kilka lat było przerwy, ten festiwal nie odbywał się. Natomiast w tym roku udało się pozyskać dodatkowe środki z Urzędu Wojewódzkiego, które zostaną właśnie przeznaczone na organizację. W tym roku będzie się to nazywał Dzień Kultury Romskiej, Cygański Tabor w Lubaniu. Tak brzmi pełna nazwa. Będzie to ostatnia sobota sierpnia. Wydarzenie jest podzielone na 2 części. Do południa odbędzie się konferencja dla mieszkańców, w trakcie której nasi prelegenci zaprezentują historię naszych lubańskich Romów, skąd przybyli, jak to się stało, że Romowie zasiedlili Lubań. Oprócz tego w trakcie konferencji tradycje, zwyczaje, obyczaje, muzyka, kultura romska. O tym wszystkim będzie można wysłuchać w czasie właśnie tych dopołudniowych konferencji. Natomiast po południu na scenie w rynku zagrają romskie zespoły. Oczywiście pojawi się nasza lubańska kałejaka, a gwiazdą muzyczną tego dnia będzie znany i lubiany Bogdan Trojanek i jego cygańskie gwiazdy. Ostatnia sobota sierpnia, czyli na zakończenie wakacji, na podsumowanie tego sezonu plenerowego, zaprosimy mieszkańców na Festiwal Kultury Romskiej. Jako organizatorzy wiecie, że ten festiwal jest potrzebny, że mieszkańcy czekają na to? Tak, tym bardziej, że było chyba 2 czy 3 lata przerwy, kiedy ten festiwal się nie odbywał i rokrocznie były zapytania, czy będzie, dlaczego nie będzie, róbmy to. Ten festiwal doskonale integruje nasze środowisko Romów i Polaków mieszkających w naszym mieście, ponieważ te dwie grupy uczestniczą. To nie jest tylko wydarzenie, które jest organizowane dla romskiej części naszego miasta. Absolutnie. My to robimy po to, żeby właśnie była integracja, ażeby można było się doskonale pobawić, bo powiedzmy sobie szczerze, te piosenki romskie są doskonale znane wszystkim i wtedy jest naprawdę... I porywają. I porywają. Jest zabawa, taniec, śpiew. I o to w tym wszystkim chodzi. A w tym momencie zapraszamy na najbliższy weekend, piątek, sobota, niedziela. Piątek, sobota, niedziela. Chyba nie tylko mieszkańców Lubania, ale wszystkich widzów, prawda? Telewizji Łużyce, aby zajrzeli do Lubania. Szanowni Państwo, zapraszam bardzo serdecznie. Już w najbliższy weekend, zaczynamy w piątek, święto Lubania. 3 dni doskonałej zabawy, gorąca lawa będzie płynęła tutaj z lubańskiego amfiteatru. Doskonałe zespoły, doskonała muzyka. Zapraszamy, bądźcie Państwo z nami, świętujmy ten dzień, bawmy się, zapraszamy mieszkańców Lubania i wszystkich, którzy będą mieli ochotę przez te 3 dni odwiedzić Lubań. Bądźcie Państwo z nami. Dziękuję bardzo za rozmowę.